Nowojorskie klimaty, jak nowojorskie klimaty, to oczywiście Adam Babyface Kownacki. Moje miasto. Każdy zakamarek jest doskonale znany. Adam, przed chwilą zakończyło się ważenie walki Brazil kontra Deontay Wilder. Nie zdążyłeś dojechać, bo korki w piątek, dzisiaj szaleństwo, natomiast oglądaliśmy wspólnie wideo. Najpierw ocena tego, cięższy Wilder. Lepiej czy gorzej, czy dobrze? No zobaczymy jutro. Myślę, że lepiej. Tak też słyszałem, że był przed walką z Furym chory, więc tak myślę, taka niska waga. Zobaczymy jutro, tak? Nie, bo był krytykowany, masz rację. Nawet pamiętam, że była taka sytuacja, że on mówił, że tydzień przed miał poniżej 200 funtów, czyli był cruiserem. A Fury mocno bije. Fury mocno bije i wielu krytykowało Wildera za to, że po prostu wyszedł za szczupły na tą walkę. Też myślę, że jednak to jest waga ciężka, trzeba być wysokim, jednak ważyć te 245 funtów minimum, tak? Nie ma innej możliwości, to się 100% z tą zgadza, natomiast wyprostowałeś mnie, bo powiedziałem, że dla mnie Brazil wygląda taki trochę przestraszony. Ogląda się, rozgląda się w kółku, natomiast obejrzałeś to wideo i doszedłeś do wniosku, że coś innego, tak? No myślę, że się nie może zegrać, tak? Wiem, że dużo mają prywatnych problemów i po prostu widać, że chce się doczekać, nie może się doczekać walki, więc ciekawy jestem, co pokaże jutro. A jak stawiasz? Nie, waga ciężka zawsze jest 50-50, tak? Ale myślę, że... Masz ostatnie 100 dolarów w kieszeni, Adam. I no musisz myślę, postawić. Wilder przed czasem, myślę, że jak trafi go, to skończy. To walka się skończy? No. Na tej samej gali, nie wiem, czy w ogóle powinien być zaszczycony, że wspominamy w ogóle, no ale widziałem, że walczy twój były rywal, czyli Jago Kilace, z jakimś tam niepokonanym gościem, który no tak nie wygląda za dobrze. Skąd ten, nie wiem, potrzeba tych ciężkich ciągle? No bo to nie jest już interesująca postać Kilace. Ile? Dwie porażki po porażce z tobą, czy trzy? Tak. Ja, Hunter i Joyce. No to mamy trzy porażki pod rząd, teraz wystawiają go po raz kolejny. Brakuje tych ciężkich, solidnych? No zobaczymy, tak. Walczy z Gustawsą ma rekord 18-0, więc na nich będzie kolejny duży egzamin. Zobaczymy Kiladze, może też jest głodny boksu, ten sport może kocha. Chce znowu jakoś tam się odbudować, tak? Zobaczymy, czas pokaże jutro, tak? Te całe komentarze... Wilder trafił na pierwsze strony gazet, nie tylko amerykańskich, bo nie pamiętam, kiedy ostatni raz BBC Sports miała amerykańskiego pięściarza, ale tym razem trafił, mówię oczywiście o tych wypowiedziach dotyczących, że mogę go zabić, to taki sport, w którym można zabić człowieka. Kolega w Premier Boxing Champions powiedział mi, że to nie wynikało z PR, że po prostu no, powiedział to od siebie. Jaka jest twoja opinia na tę całą dyskusję? Myślę, że nie zawsze się modlę przed walką, żebyśmy obaj z tego ringu wyszli zdrowi, tak? Znam rodzinę Richarda Colone i wiem, co oni przeżywają, że ich kuzyn, czy tam wujka znam, przychodzi do walki i wiem, co on odczuwa, tak? Że jak jest smutny, to się stało, więc to jest trochę żarty. Zawsze się, mam nadzieję, że każdy wyjdzie z tego po walce zdrowy, tak? Wiem, każdy ma rodzinę na utrzymaniu i to jest koniec jak tylko sport. A ty wierzysz, że on to mówił z pełnym przekonaniem, czy po prostu tak, po prostu zapędził się i już poleciał w ten deseń, w tą uliczkę, że już teraz no, mogę zabijać i to taki sport, w którym to wolno? Czy on myśli, że on to wierzy? Nie, pierwszy raz tego już chyba no 30 raz powiedział, więc chyba prawda to zrobić i myślę, że to jest po prostu chore, tak? No ale... No, co można zrobić? No, słyszymy... Każdy jest kowalem swego losu, tak każdy decyduje za swoją osobę i co mówi, tak? Dlatego lubię przyjeżdżać na galę, że jest dużo dyskusji, jak są dyskusje i ludzie wiedzą, że mam kontakt z tobą, mam kontakt z polskim boksem. Zaraz mówią, jakbyśmy tak mogli mieć Kownackiego na każdej gali. No to oczywiście jest pod kątem tego powiedziane, że no, nie, 6 tysięcy biletów słyszałem sprzedane na walkę mistrza świata i to z takim rozgłosem pobocznym, no ale no, na każdej gali nie możesz walczyć. Nie, no, idę swoją drogą. Mam nadzieję, jak w środek wakacji będę walczył z tego, co jakieś tam słuchy były 3 sierpnia. Mam nadzieję, że to z finalu zjemy na tą datę i wyjdę do ringu tego dnia. Te testy, no, te tematy ruszamy. Zanim włączyłem kamerę, zjedliśmy jakiś obiadek czy lunch popołudniowy, obiadek powiedzmy, no i... Ja powtarzam cały czas to samo, że dla mnie tych testów jest
troszeczkę za dużo. No, ty sam powiedziałeś, że wolałbyś już wiedzieć. No teraz będę walczył o tytuł mistrza świata, że ta motywacja spada ci? To akurat syn jest drodzy, więc na pewno motywacja nie pada, ale no, chciałbym już zobaczyć, spróbować się z tymi najlepszymi, tak? Też, żeby miał sens. Też widzę, jak inni do tej drogi dochodzą i też nie mam zamiaru i nastawiać policzkę, tak? Żeby coś zrobić i walczyć tylko no stop to czołówką. Więc mam nadzieję, że ten tytuł w kusy dostanę. Jestem kitos, rozmawiam z Hemonem i mówi świetna walka, więc mam nadzieję, że po tej walce już dostanę szansę pod koniec tego roku. No właśnie, bo jest jeszcze jedna sprawa, o której mówiliśmy, gadaliśmy, że to nie po nas i nie po Wildera, bo go tu nie ma w pobliżu, nikogo nie zabił, miejmy nadzieję. Musimy poczekać sekundkę. Poszło. A to nie do hali. Uroki Nowego Jorku. Absolutnie, uroki Nowego Jorku. Temat, który chciałem, teraz mówiliśmy, zanim Wilder był pokazany w telewizji, miał rekord 30-0. 30-0, przeglądaliśmy te nazwiska całkowicie anonimowe. Era ochraniania pięściarzy, patrząc na ciebie, chyba się skończyła, no bo ty jesteś odwrotnością chronionego pięściarza. No, ale myślę, że tak ludzie muszą walczyć, tak, żeby ten boks z powrotem jakby do kibiców wracał i żeby kibiców byli zainteresowani, tak? Bo ich chce oglądać, gdzie walka jest z pewnością, kto wygra, tak? I to też jest, mimo że Wilder jest faworytem, ale jest ciekawa walka. Myślę, że Brazil też pokaże dobrą robotę i... Bo mówię, że twardy jest, tego mu odmówić absolutnie nie wolno. No też z Izów wstawał, walczył dalej, też Szule zostało chyba... 7 rund chyba, no, tak. No ale wiadomo, tak, jest twardy i na pewno się nie boi, tak, więc zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. Wspomniałeś Ugonocha, temat, który również wrócił dzisiaj, to było, jak bardzo w PBC w 2017 roku po walce Brazil kontra Ugonoch, gdzie Izu wypadł dobrze, chciało zrobić walkę z tobą. Wziąłbyś wtedy taką walkę w 2017? No nie, no co to powiedzieć, tak? Jakieś przyszłości, tak? Nie lubię gdybać, co był gdyby, tak? No bo dzisiaj to już ten pomysł, wiadomo, odpłynął. To już jesteście na innym poziomie. Nie, może na poziomie nie, tak? Wiadomo, też myślę, że ten Izu jest dobrym bokserem. Nie, ja mówię poziomie kariery. No dokładnie. I każdy idzie, myślę, że mamy teraz na innych etapach tej kariery, tak? Ja jestem o krok o walkę mistrzostwo, jakby się buduje, więc mam nadzieję, że jakby się dobrze będzie powodziło i w końcu zobaczy, tak? Myślę, że dużo polskich kibiców na to czeka. Dzisiejszy wpis Artura Szpilki pod tweetem jednego z najlepszych pięściarzy w historii dotyczących ciosu Wildera, przypadkowy cios. Taki jest boks, tak? Nie, no myślę, że Wilder ciężko ten strzał powtarza na treningach, na workach i było to lucky punch. Myślę, że po prostu trafił go dobrze i... I nie ma się czego wstydzić, bo to mieliśmy dyskusję, tak, oczywiście. No. Masz lepszy dzień, masz gorszy dzień, no i to jest też w ogóle ciężka, że jeden strzał wszystko zmienia, co pokazało w tej walce. Na tym to polega. Tak, i czy też go polował na tą walkę, na ten strzał, więc... Jest jak jest. Dokładnie. Ostatnie pytanie, zmieniamy kategorię wagową. Bardzo nieprzyjemny do walczenia Demetrius Andrade. Podobno, no, widziałem jego 3 walki i coś w tym jest, rzeczywiście, to też koledzy mi powiedzieli, z którymi rozmawiałem dzisiaj, mówi, zwróć uwagę na to, że jak walczy ktoś z Andrejdem, to zawsze wygląda słabo. Natomiast jak powinien walczyć Maciek Sulęcki i według Adama Kownackiego, zanim była włączona kamera, na pewno to powtórzę jeszcze raz, Maciek ma cios, to nie jest tak, że tego ciosu brakuje, natomiast czego czasami brakuje według ciebie? Myślę, żeby iść za tym ciosem, tak? Że iść za tym ciosem i dokończyć przeciwnika, tak? Mam nadzieję, że może teraz bardziej pracuje i to znajdzie w sobie, żeby iść za ciosem. I jak myślę, że jak to zrobi, to jest, może walkę wygrać, tak? Mimo, że nie będzie faworytem, ale myślę, że jak naprawdę masz silny cios i fajnie boksuje i... Myślę, że ona wiele stać, tylko no, trzeba iść ze ciosem, tak? I to jest strasznie ważne, szczególnie w boksie. Bo czasami ma się tylko i wyłącznie jedną szansę. Tak parę sekund ta furtka się otworzy i tego może już nigdy nie być. No jak było właśnie zrzucało, tak? Mógł go skończyć, a jednak dał mu szansę wejść po prostu do walki i mało co nie przegrał, więc... Ty raczej tego nie dajesz. Jak już kogoś naruszysz, to już... Trzeba, tak.
przegrałem parowali Kamator, czyli 3-2, tak? Czyli controversial split decision losses. I nie chcę, po prostu nie chcę dać, zostawiać tego w rękach sędzi, tak? Bo tak samo walka z Charles Martinem była 96-94, czyli tak. Kurde, minimalnie to nie było remisu. Tak, no jedna runda byłaby oceniona inaczej i... I remis, tak? Co myślę, że wygrałem to spokojnie 8-2, tak? 7-3 w najgorszym przypadku. No więc tego nie lubię stawiać. Z sędzią nie zostawiamy takich rzeczy. Nie lubię. Adam Kownacki, dziękuję jeszcze raz bardzo, Adam. Dziękuję. Do następnego. Zobaczymy, no, zobaczymy, czy nasze typy, czy twój typ jest knockout, a Wilder wygrywa przez knockout, mój również. I mój stosunkowo szybko. Ja wiem, że Wilder jest twardy, natomiast akurat przeciwko temu rywalowi może mu to nie pasować. Dziękuję bardzo. Adam Kownacki, Nowy Jork.